całej tej trasie, tej Highway 101, wzdłuż wybrzeża co kawałek są takie stare mosty kolejowe albo właśnie jakby autostradowe ze stalowej konstrukcji, nie wiem jak to określić, no nie są podwieszane. Nie znam się na architekturze, na mostach zwłaszcza, ale tak wyglądają na dość stare. Nie wiem kiedy je budowano, pewnie wtedy kiedy tą drogę oddano. Ale są ładne, ciekawe. Z cyklu Złomnik w Ameryce. Albo Złomki w Ameryce. Typowo amerykańskie auto. Co jest istotne z punktu widzenia rosyjskiego? Honda Pika. Dosyć za mocno nie skonfliktować. No i też Rosja wcześniej była postrzegana przynajmniej... O! Piesek bez oka. Chciałem nagrać tutaj właśnie jego samochodzik. I to jeszcze z takim adapterkiem z przodu do podpięcia pod campervana. To jest Honda Element. Dużo ich było też w Kanadzie. Wygląda na całkiem takie praktyczne autko. Kwadratowe, duże, napęd na 4 czy tam na wszystkie AWD. Ciekawostka. Sklep z używanymi rzeczami. Good morning. Przemierzymy po sombrerze. No. Pasowałoby, nie? Czy ty masz większe? Nie. Moje jest trochę za ciasne. Moje też. O, to jest lepsze. To jest tych panów, co w Mongolii te sokoły puszczają. Szybko. Mało tu dobrego dziadostwa. W Australii było dużo sportowych rzeczy. Pianki surferskie, deski. Tu jest więcej kijów do golfa. Ale czasem się coś znajdzie. Ciekawego. Parę dolców. Zmęczona zakupami? Nie. A więc tak, Honda Element odjeżdża. Liczyłem na jakieś fajne sportowe second handy. Liczyłem na deskę surfingową, albo jakiś rower, albo przynajmniej piankę. Tam gazylion ciuchów. A kupiliśmy Fire Blanket, bo nie mamy gaśnicy. Nie wiem jak się sprawdzi. Taśmę w sklepie za 7, a tu za 3. Nieotwarta.
To się chyba zawsze sprawdzi. I skarpetki z Merino Wool. Za 7, ale to też nówki, ale to sobie wymyśliłem, że muszę mieć jakieś skarpetki z wełny. No i znowu więcej gratów. Można jechać dalej. Tradycyjnie rano sobie nagram, a więc dojechaliśmy wczoraj do Kalifornii. Zupełnie nie wygląda. No i o wiele więcej jest jakichś miasteczek, wiosek. Jest gorzej z jakimiś kempingami. To jest jakiś kemping taki najtańszy, jaki znaleźliśmy przy nie wiadomo czym. Tu są trybuny do jakiegoś wielkiego hipodromu, czy jak to się nazywa, gdzie konie się ścigają. Tu są różne stajnie, gdzie sprzedają, handlują bydłem. Je hale, gdzie handlują chyba też różnymi owocami, warzywami. No takie jakieś centrum rolnictwa. Tutaj ciekawostka, można ciągnąć ze sobą łódkę, można ciągnąć przyczepę, samochód i można też samolot. Może właściciel go sam zbudował. Wygląda na dość mały. Jakbym tak stanął tutaj. Powiem, że trzeba być odważnym, żeby wsiąść do takiego czegoś. Kemping, oprócz tego, że jest najtańszy w okolicy, czyli $20, ma ciepły prysznic, co tutaj jest często płatne ekstra. I w ogóle podobno w Kalifornii jest droższe wszystko z uwagi na jakieś podatki. Paliwo jest dużo droższe, od razu podskoczyło prawie pod $6 za litr. Było poniżej 5 w Oregonie. No i kempingi tak samo, z $10 średnio więcej. Stoimy tu po stronie biedaków, za drutem kolczastym. A tam po drugiej stronie jest kemping dla... Nie dla śmieci, a dla pana to! Dla bogaczy. Same jakieś wielkie przyczepy i wielkie kampery. I tam już jest trochę drożej za miejsce. Ale korzystamy z ich infrastruktury typu prysznic i tutaj mamy kibelki też. Obudziła taka pogoda. Jakaś kondensacja nastąpiła z atmosfery. Ale jest około chyba 15 stopni i tak minimalnie będzie przez następne dni. Nie wiem, coś ta Kalifornia nie taka gorąca, jaka miała być. Chyba idzie ochłodzenie już. Oprócz Starlinka mają, wszystko mają. Opuszczamy ten piękny camping. Pierwszy w Kalifornii. Opuszczamy go w takiej pogodzie, jaką widać za oknem. Co ona czeka? A kierunkowskazów to nie ma. Patrzymy tu. Czy nie ma co patrzeć?
być za dużo zabawek, jakieś ciuchy. Ta, meble. Nie ma sprzętu. Głównie to ja poluję na narty, ewentualnie rower. O, tu też są. Trafiliśmy na jakieś... Możemy nie wysiadając z auta. Latarki mają, kubki, dziwne napisy. Trafiliśmy na jakiś dzień wyprzedaży, ale nie skorzystamy z niego. Też wszyscy tu chodzą, same dziadki i stary telewizor. O, deska surfingowa. No to tu jedziemy, tak? Cape Town. King Range National. Dobrze jedzie? Dowiedziałem się od pana, co sprzedawał deskę, że jest doroczny dzień, kiedy mają wyprzedaż. Wszyscy wynoszą rzeczy. Także mieliśmy takie szczęście, ale mamy też plany inne. Żeby nie zbierać gratów i jechać dalej na południe. Deska była za $500, to myślę, że on nie chciał się jej pozbyć, tylko chciał sobie zarobić, bo za 300 można przebierać w ofertach. On oczywiście zszedł do 300 od razu, jak chciałem się targować. Ale powiedział też, że to miasteczko, czyli Ferndale, jest tam z końca XIX wieku, 1800 któryś, 80 któryś, i powstał na jakby fali boomu mleczarskiego. Było tutaj przetwórstwo mleczarskie, dairy farming, i te wszystkie tam, gdzie staliśmy, stare stodoły i tak dalej, to były pomniki jakichś krów, które dały ileś tam set litrów mleka, rekordzistki. Ileś set tysięcy? No, set tysięcy. 6 biliardów, tak? Biliardów? Mhm. Biliardów. Bilionów, bilion. Przepraszam, bilionów, bo to jest całe to bogactwo, ten downtown tego miasteczka, prawie 200 lat temu, powstał dzięki temu, bo handlowali tymi przetworami krowiarskimi. Także nie gorączka złota, a gorączka mleka. I o dziwo właśnie do dzisiaj te wszystkie budynki tak historycznie się zachowały ładnie. Teraz to będzie perełka turystyczna, chociaż trafiliśmy tu trochę przez przypadek. Pewnie jakbyśmy więcej czytali, to byśmy wiedzieli, że jest taka perełka na naszej drodze, ale przez przypadek też trafiliśmy. W każdym razie mają darmowy, nie, jeden z tańszych kempingów na tej trasie. Teraz jedziemy przez góry na tak zwane Lost Coast, zaginione wybrzeże. Nazwa chyba się wzięła od tego, że po prostu nie ma tam zbyt wiele infrastruktury, ani miasteczek, ani zbytnio nawet dróg. Mam nadzieję zobaczyć jakieś foki albo inne zwierzęta morskie. Drogi nie są najlepsze, no ale właśnie przez to nie dojeżdża tam zbyt wielu turystów. Albo dzięki temu.